Cześć Basiu. Cześć. Jesteś z nami już prawie 3 lata. Na 34. warsztacie LJ Wrocław. Chciałem Cię zapytać, co jest takiego właśnie na tych spotkaniach, że no, chcesz uczestniczyć, chcesz być aktywną uczestniczką tej społeczności? No, na każdym warsztacie znajduję jakąś taką myśl, coś przewodniego, co później powoduje, że mogę dalej iść do pracy i kontynuować ją, w jakiś sposób ją rozwijać i iść do przodu jako Scrum Master, miłośnik Agile'a. Czyli te warsztaty tak naprawdę rozwijają Ciebie, tak? A powiedz mi, dzisiejszy warsztat, czyli budowanie persony, co wynosisz konkretnego z tego właśnie warsztatu? No myślę, że pomogę product ownerowi, bo mój product owner ma pewne problemy odnośnie budowania grupy docelowej i myślę, że możemy wykorzystać tą technikę, żeby no, jakoś określić bardziej naszą grupę docelową. Super, to dziękuję Ci za to, że uczestniczyłaś i zapraszam następnym razem. Będę na pewno. Po raz kolejny się widzimy na warsztacie Agile Wrocław. Jak Ci się dzisiaj w ogóle podobało? Jak zwykle bardzo. Uwielbiam warsztaty Agile Wrocław właśnie dlatego, że przychodzę tutaj po pracy. Człowiek już zmęczony, sądzi, że nie ma energii, natomiast wchodząc tylko do tego budynku, widząc tą uśmiechniętą twarz ludzi zainteresowanych tą samą tematyką co ja, od razu chcę powiedzieć Ciebie nowa energia i mimo godziny 18, kiedy się wszystko zaczyna, masz siłę i chęć do pracy i uczenia się. Super, to bardzo się cieszę, że tu przynosi Ci jakąś wartość. A co powiesz na temat właściwie dzisiejszego warsztatu, czyli personę jako narzędzie tworzenia produktów i usług? Czy to jesteś w stanie wykorzystać praktycznie w swoim środowisku zawodowym? Jak to właściwie wygląda? Mnie może być trochę ciężko wykorzystanie tego w takim praktycznym wykorzystaniu person, natomiast ja same persony uwielbiam. Uwielbiam zarządzanie interesariuszami i bazowanie na danych, na konkretnych informacjach, co właśnie persony dają w Agile'u. I to fantastycznie prowadzący dzisiaj podkreślili, żebyśmy nie tworzyli swoich wyobrażeń na temat naszych klientów, tylko zbierali konkretne informacje o nich, dzięki czemu my możemy lepiej produkować nasze produkty, projektować produkty dla nich i to daje olbrzymią wartość dla nas wszystkich jako osób zaangażowanych w wytwarzanie oprogramowania. Super, to w takim razie mam nadzieję, że za chwilę porozmawiamy w części networkingowej na ten temat. Na pewno nie mogę się doczekać networkingu. Kolejny duży plus Agile Wrocław jest nas tutaj ludzi z tą tematyką związanych. Tak wiele dzisiaj było ponad 50 osób, a więc mamy możliwość rozwinięcia swoich kontaktów. I to jest kolejny jakby plus tej całej organizacji. Super, dziękuję Ci bardzo, że jesteś z nami. Słuchajcie, więc zakończył się właśnie 34. warsztat Agile Wrocław. No za mną się już trochę dzieje, ludzie zbierają się na tą taką najlepszą część networkingową, która odbędzie się w Nietocie dzisiaj. Jak to Łukasz mówił, 60 metrów stąd. Bardzo dziękujemy Wam za feedbacki, widziałem, że są bardzo obszerne, jak zwykle wiedzcie, że je zawsze czytamy. No i co? Nasza persona towarzyska się teraz włącza i idziemy poświętować, pogadać i ponetworkingować. Do zobaczenia.